Witam Was bardzo serdecznie z kolejnego nagrania w ramach projektu wbijania 600 levela na głównym koncie TDI-ku. Teoretycznie widzicie, że jeszcze mamy 598 i mniej niż połowę expa, więc najprawdopodobniej dostaniemy dzisiaj kolejny level właśnie z kalendarza. Tak też się właśnie teraz stało, mamy 599, więc odliczamy już ten ostatni level, w zasadzie ostatnie ponad około miliarda może expa do 600 levela, w zasadzie nawet troszeczkę mniej, idziemy z ileś milionów i będziemy mieli po ponad 8 latach ten 600 upragniony level. Pytanie, co później, ale to pewnie się dowiecie już z tego odcinka, który będzie pod koniec listopada, jak ten level w końcu wbijemy. Też trzeba pogratulować kolegom z gildii wytrwałości, kolejnym 20 dni mają za sobą. Tam oczywiście bitwę gildii, jeden krytyk, drugi krytyk i oczywiście nie ma co zbierać uroki bycia oczywiście magiem. Też oczywiście sobie zrobimy to, co powinniśmy zrobić, może też zobaczymy sobie arenę międzynarodową, ale tam może tak dobrze nam nie pójść. Przy okazji, wbijając level, możemy też wejść na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o podziemia. No tu już ładnie wygląda już ten level do góry, czyli 600. Za niedługo też będzie naszym udziałem na normalnej postaci. Tu oczywiście nasze podziemia, nie będziemy tym razem brali przygodomatu. Jeszcze trochę tam się dozbiera, więc nie ma sensu. Zrobimy sobie powiedzmy troszeczkę krótszy odcinek. Dłuższy będzie oczywiście później przy wybijaniu 600 levela. Pewnie będzie tam jakaś mini premiera. Oczywiście jeżeli dotrwamy do tego 600 levela. Jak wiadomo, zawsze końcówki są najtrudniejsze i najgorsze. Flaga u nas zawsze tak jak była, tak dalej. Jest Zjednoczone Emiraty Arabskie. No widzieliście, teraz mamy pupile, dlaczego tak często o nich źle mówię. Mamy oczywiście przewagę ponad połowę, patrząc na karmienie. Oczywiście światło powinno przegrywać z ziemią, ale ostatnie światło to oczywiście jest zwiadowca, więc powinniśmy sobie poradzić z wojownikiem, a tak to po prostu my w tych pupilach, walkach pupili raczej idziemy po równi pochyłej. Ale to chyba się nigdy nie zmieni. Taki algorytm jest i taki pewnie już będzie. Tu mamy kolejny expa, też fajny krytyk wpadł. Szkoda, że dalej Poseidon cały czas jest na tym samym poziomie, na jakim był. Tu też ten budynek ostatni po lewej stronie jeszcze do 10 tysięcy ani raz nam się nie udało zrobić. To tak jak mówiłem, jeszcze musimy zobaczyć sobie arenę międzynarodową, zanim zaczniemy awkę. Jeden krytyk jest niestety nasz przeciwnik, który jest wojownikiem. Ma trochę więcej teoretycznie punktów, jeżeli chodzi o wytrzymałość, ale z siły znacznie, znacznie mniej podstawy. Minus jest taki, że on jako pierwszy atakował nasze rękawiczki. Nasze szczęście nic nie dało nam w tym dodatkowego bonusu. Koło. Szkoda właśnie, że ten event, który był niedawno z tymi 40 możliwościami zakręcenia kołem 20 razy u hazardzisty, że tylko to pojazd tak krótko trwał, powinien być znacznie częściej, bo był dosyć ciekawy, szczególnie możliwe znalezienia tych 5 lucky coinsów z poszczególnych zadań. Tu widzicie, że trochę mam tych doładowań na szczęście, bo za niedługo kończą nam się tak zwane skrzydełka, czyli eliksir wytrzymałości. No i pewnie sobie założymy z dwa takie i później dopiero przy wbijaniu 600 levela założymy sobie znów jeden eliksir, a następnie wykorzystamy kolejne buteleczki i pewnie do świąt Bożego Narodzenia będziemy właśnie jechali na doładowaniu do szczęścia. Tak naprawdę ostatni najlepszy atak na Poseidona to jest właśnie ten z ponad miesiąca temu, czyli z 8 października. Od tamtego czasu ani razem nie udało nam się zbliżyć do tego poziomu maksymalnie. Co nam się udało zrobić? No to zejść do około 2,5 miliarda jego punktów życia, ale poniżej. Niestety to była jakby wyjątkowa walka, patrząc na realne możliwości pokonania go, no to mniej więcej to jest 0,10% maksymalnie, więc pół roku na pewno się jeszcze przemęczymy. Choć też widzicie, że coraz więcej mamy tych punktury, które rozumiem sobie tajemnicze zdanie, korzystając z tego, że w łatwy sposób możemy jakby je zaliczyć, z uwagi, że nawet mieliśmy już wystawioną teoretycznie osobę, którą możemy pokonać w tych twierdzach. Więc powoli będziemy za chwilę przechodzili już do
realizacji awki. Zobaczcie sobie, jak to mniej więcej wygląda już na 599 levelu. Wcześniej widzieliście, że w Akademii jak zwykle był ten spadek coraz większy, kolejne naprawdę 850 punktów, ale przecież nie będziemy narzekać. W końcu w międzyczasie też cały czas działa Speed Server, no, który pomimo tych początkowych trudności poprzez zbanowanie, czy powiedzmy zamrożenie pewnych osób na tydzień, jakoś dał tam szansę, żeby ich dogonić, ale ten czterokrotnie zwiększony EX, szczególnie na lochach, gdzie było do zdobycia 300 milionów, czyli jakby 1,2 miliarda, realnie nie był nawet do odrobienia. Te osoby teoretycznie musiałyby być zablokowane na jakieś co najmniej 2-3 tygodnie z możliwością, powiedzmy, gry. Robimy sobie aweczkę oczywiście, 3 paseczki, jak to standardowy dzień w ciągu tych ostatnich ponad 8 lat, bodajże chyba 2 razy tylko nie zrobiło się tych 3 paseczków. Są różne zadania. Nie wiem dlaczego zauważyłem, że im bardziej dalej się do 600 levela, tym jest mniej tych zadań, bo inaczej więcej jest tych zadań zwykłych, nawet 2,5-minutowych, gdzie dostajemy około albo poniżej nawet 10 milionów golda. Wcześniej oczywiście to było znacznie lepiej. Nie wiem, od czego to tak naprawdę zależy, to przeliczenie. Może dlatego, że powiedzmy gra im była dłuższa, im trudniejsza, żeby dalej mieć w niej motywację. Tymczasem lecimy sobie dalej. Pokonując, wybieramy oczywiście te najkrótsze zadania. Też wam pokażę przy okazji, ile taki standardowy dzień możemy tego golda wyciągnąć. Oczywiście też później, zawsze jak skończymy już aweczkę, to wtedy jeszcze z samych odbiorów kopalni złota i z warty też gdzieś 250 milionów. Tu będzie dosyć ciekawe. Widzimy 3 zadania po 2,5 minuty i 3 tragiczne tak naprawdę. Gdyby to było zadanie, nie wiem, na 320 może level, byłyby może fajne, ale nie na 599 levelu. I teraz pytanie, co wybrać, jak każde jest tak naprawdę złe. Teraz może mała przerwa, odpoczęcie chwilę od mojego głosu i za chwilę wracam. Zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej awki. Widzicie, mamy już prawie 1,4 miliarda. Tak standardowo w taki dzień, doliczając oczywiście kopalnie i warte, to jest od 1,5 miliarda nawet do 1,7 miliarda, więc dosyć ciekawie. Zawsze można fajnie zatrenować sobie i ulepszyć obecnie naszą wytrzymałość. To oczywiście zrobimy sobie tak, żeby jeszcze to odebrać przed pójściem spać tak naprawdę, bo od gdzieś 583 levela nie ma znaczenia, czy ustawiamy nawet, powiedzmy, jak są eventy związane z gorączką, złote zbiory, oczywiście złote zbiory, bo za każdą standardową, powiedzmy, nawet godzinę pracy mamy te 10 milionów. Tu widzicie, że nam się udało trochę dostać na początek. Hazarista dzisiaj dosyć hojny, kolejna wygrana, czy będzie jeszcze jedna, zaraz zobaczymy. Tak naprawdę potrzeba nam głównie drewna. O, i mamy kolejną wygraną, coś dojadamy. Niestety nie, bo kamienia trochę mamy, a tak naprawdę dostajemy tylko do budowania kolejny poziom kopalni klejnotów, więc 300 milionów drewna skądś trzeba oczywiście zabrać. A te eventy, gdzie można, powiedzmy, trochę zdobyć tego drewna i kamienia, no, nie trafiają się ostatnio zbyt często. Częściej właśnie trafiały się te właśnie eventy na
expa i właśnie piaski czasu, ale może coś się zmieni za niedługo, zobaczymy. Teraz właśnie możemy sobie szybko jakby poklikać zatrenować to. Też widzicie, że mamy 318, zdobyć nawet powiedzmy 319 milionów punktów życia, więc to już coraz fajnie wygląda. Szkoda tylko, że dalej prawie jesteśmy na 600 levelu, a mamy 5 klejnotów czarnych. Zawsze liczyłem, że jak będę miał ten 600 level, to że będę miał powiedzmy wszystko w tych berylach, ale mamy tylko 11 itemów legendarnych, więc pomimo tego, że kopiemy tam, to nie wpada. I nawet widzicie, że jeden to jest powiedzmy średni, mamy jeszcze w plecaczku dwa malutkie pomarańczowe klejnoty, ale jak one mają po 1460, a niektóre nasze czarne gemy mają około 1300, to nie ma całkowicie sensu ich ubierać. Miejmy nadzieję, że w trakcie eventu jakiegoś uda nam się oczywiście trochę więcej tego wykopać, tych oczywiście beryli, lub może po raz pierwszy zrobimy sobie kiedyś trochę więcej, powiedzmy tych, albo chociaż co najmniej 2-3 speedruny na kolejnym legendarnym lochu, tak żeby mieć szansę na trafienie kolejnych legendarek, które zapiszą się w naszym klaserku i później pomogą nam zwiększyć szansę dostania kolejnych beryli, bo tak naprawdę jest tym dosyć biednie. To też oczywiście widać na arenie międzynarodowej, gdzie ciągle wokół, nie wiem, top 110, top 120, no pewnie teraz jak mi skrzydełka się skończy, to będzie pewnie około top 130, tam będę się pewnie trzymał. Gdybym miał oczywiście pomarańczowe berylki, znaczy to lepiej by wyglądało. Tu oczywiście też pokazała może walka z Poseidonem, zobaczymy jak tym razem pójdzie. Widzieliśmy, że Maguś miał chyba dzisiaj swój wyjątkowy dzień konia. Zobaczymy, co z tym zrobi Kunegunda. Na razie to wygląda w miarę dobrze. Nawet mam nadzieję, że może nawet dobrze się skończy, ale niestety już nie dostała to więcej krytyków. Tu niestety DX trochę słabo zaczął, to nawet bez krytyka. 600 milionów, będzie coś powyżej miliarda. Oj, niestety nie, więc nie tym razem nam się nie udało, więc powoli chyba kończymy to wszystko. Można powiedzieć, zaczęło się wyjątkowo, szczególnie jak Maguś miał szansę pokazać swoje najlepsze oblicze, no ale skończyło się powiedzmy jak zwykle. Także zbliżamy się już nieuchronnie do końca. Dziękuję, że wytrwaliście, nie znudziliście się jeszcze i trzymajcie kciuki, by ten 600 level wpadł jak najszybciej, byśmy mogli zrobić jakiś duży, ciekawy, fajny odcinek. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, ale pewnie 1000 subów będzie troszeczkę później niż bicie 600 levela, który będzie może za tydzień.